ten problem na przyszłość. Wracajcie, kochani. Poczekam na Was. Jak się tak zdarzy, to wracajcie jeszcze raz, bo napiszcie tylko, czy mnie słychać i widać. Było nas około 150 osób, no teraz jest dużo mniej, mam nadzieję, że wszyscy wrócą. Ktoś mi tutaj sabotuje Facebooka. Nie, przypadek, ktoś po prostu zadzwonił nie w porę, a zablokowała się transmisja automatycznie. Próbowałam to odrzucić, to połączenie. O, i znowu. No niestety. Słuchajcie, jeżeli nas jeszcze raz wyrzuci, to wróćcie, bo do 13 jesteśmy. Mam nadzieję, że się to nie zdarzy, ale to pierwszy raz od tylu live'ów to jest nieźle. Wracajcie, wracajcie. Kochani, poczekam na Was chwilkę. Wiecie, no wszyscy są na łączach. Wszyscy korzystają z Facebooka, wszyscy korzystają z Instagrama, z wszelkich portali, platform. No, nie zdarzyło nam się jeszcze, żeby nam tu przerwało, no ale pierwszy raz musi się zawsze kiedyś zdarzyć. Także wracajcie, ja sobie jeszcze widzę na bieżąco, kto wchodzi, więc jeszcze raz Was mogę przywitać i się do Was uśmiechnąć w takim trudnym czasie. Wracajcie. No i zaczęłam Wam opowiadać o Janie Chryzostomie Pasku, herbu d'oliwa z Rawy Mazowieckiej. Wiem, że niektórzy z Was z Rawy są, więc pewnie coś tam o tym pasku też, fajnie, że jesteście. O tym pasku też coś słyszeliście, wiecie. Jego twórczość fragmentarycznie jest umieszczona w Waszych podręcznikach. Oliwka wysłała. Co to jest, Oliwia? Koto, królik? Co to jest z takim serduchem wielkim? Widzicie, jak mnie wyrzucają drzwiami, to ja oknem i Wy też tak róbcie. A to są takie czasy, że tak czasami trzeba postępować i wierzyć w to, co się robi i wierzyć w swoje siły i się nigdy nie poddawać. Jestem, oglądam transmisję. No, świetnie. Nie pokazałam niczego dzisiaj, prawda? Chcecie, żebym coś pokazała? Ładne, nie? Ładne. Kiedyś moda była. Zresztą teraz też jest ciekawa, ale miała inny wymiar, inny klimat. Wracajcie, wracajcie. Poczekam jeszcze chwilkę. No widzicie, no taki los. Szkoda, że tak wyrzuciło, no ale nie przeskoczymy tego. Ale wróćmy do paska. Jan Chryzostom Pasek. Słuchajcie, no czyta się go tak, no może nie trudno, ale jakby, ja szukam słowa, no stosuje bardzo dużo makaronizmów. Makaronizmy to są takie wyrazy z języków obcych. On tutaj bardzo dużo łaciny wplata, często też z błędami i czasami czytając paska pamiętniki, to tyle czytamy pamiętnika, a na tej samej stronie, jak mamy przypisy, to jest tyle przypisów tłumaczących, co poprzekręcał albo co znaczy dany makaronizm i najwięcej jest, ale z różnych języków te słowa się pojawiają. Przeplata, chcę tak pokazać, że te jego pamiętniki są bardziej takie właśnie pełne takiego przekazu i że on jest taki tutaj rzutki i bardzo dużo, ma dużą wiedzę. A one, te teksty nazywają się pamiętnikami, ale oczywiście nie możemy ich traktować jako przekazu takiego kronikarskiego czy stricte pamiętnikarskiego, bo jak to typowy sarmata, koloryzuje, kłamie, wymyśla, przedstawia siebie w świetle takim bardzo, bardzo pozytywnym, a za uszami to ma tam sporo i cały czas się procesuje ze swoimi sąsiadami. Jakbyśmy mieli taki znaleźć jego odzwierciedlenie jego osoby w postaciach literackich, no to na pewno byśmy tutaj powiedzieli, że mamy Jacka Soplicę, mamy Choreszkę, mamy Zagłobę. Zresztą trylogia Sienkiewicza to jest nic innego jak klimat baroku. Te rysy, te postacie, chociażby Zagłoby, są
zainspirowane, Sienkiewicz inspirował się paskiem, Janem Chryzostomem Paskiem. Te pamiętniki czyta się tak, człowiek się nieraz trochę pośmieje z nich, bo no, różne rzeczy opowiada. Na przykład 12 lat spędził na różnych wojnach. Wyjeżdżał, czasami opisuje wojny, których w ogóle nie było, to jest najlepsze. I my tak do końca, jak nie poczytamy innych tekstów, które gdzieś tam o pasku mówią, to my nie wiemy, co jest prawdą, a co nie, bo on ma taki, on ma talent gawędziarski, on ma talent, on nas wciąga ten swój świat i już prawda czy nieprawda, to my już mu wierzymy. Ożenił się po 12 latach takiej tułaczki po świecie, po wojnach, głównie też w celach takich zarobkowych, z wdową, która już miała 6 dzieci i była od niego strasznie, bardzo dużo lat starsza. I tłumaczył, że no chciałby mieć z nią potomstwo, ale nie może, ponieważ ktoś złośliwy zamieścił pod ich łożem fragmenty trumny. A wszystkim wiadomo powszechnie, że jak coś takiego się zrobi, to potem nie rodzą się dzieci. No, to tak, to jest pasek. Albo na przykład opisuje, to jest mój ulubiony fragment, jeżeli starczy mi czasu, to ja Wam ten fragment przeczytam. O jego ukochanej wydrze, która miała na imię Robak. Opisuje tę wydrę właśnie, że zachowywała się jak pies, wyszkolił ją jak psa. Wiecie, wydra to jest zwierzątko dzikie. I oswojenie wydry w taki sposób, o jakim opisuje, o jakim muszę się tu co jakiś czas poprawiać, bo mi ten kapelerek spada, sposób, w jaki opisuje pasek tę wydrę, no, jako psa, to znaczy, że ma takie cechy właśnie, że poluje na komendę. No, tu musiałby się jakiś wypowiedzieć przyrodnik, weterynarz, pasjonat, który jakąś osadę dla zwierząt prowadzi. Ja teraz Karolka i Karolcie oglądam w Przemyślu, jest taka osada właśnie dla zwierząt i taki pan doktor wspaniale o tych zwierzętach mówi, może trzeba by do niego napisać i zapytać, jak to z wydrami jest. No i właśnie opowiada, że kiedy był pijany, leżał gdzieś tam na łożu, wydra Robak, prawda, piękne imię, kładła się mu na piersi i nie pozwalała nikomu do niego dojść, warczała, robiła różne dziwne rzeczy, tak żeby on się obudził, bo bała się, że grozi mu niebezpieczeństwo. Jak dawał komendę tej wydrze, że ma hop wodę, no to wtedy ta wydra polowała i przynosiła mu różnego rodzaju ryby, najczęściej to były jakieś sumy, szczupaki, niesamowite w ogóle jakieś takie, które było trudno złowić i rarytasy na stół. No i pewnego razu przyjechał do niego pan Straszowski z listami od króla, to jest rok 1680, no i opowiedział królowi, co to za cudo ma ten pasek. I król zażądał przywiezienia jako prezentu sobie tej wydry. Na początek obiecał, że pasek, tak pisze, że obiecał mu dużo pieniędzy, ale on nie chciał pieniędzy. Potem obiecał mu jakieś konie, araby w rzędach drogocennych. No też nie chciał, bo to jest jego ukochany robak. No ale w końcu zawieziono tę wydrę do króla, nie dopilnowano, mimo instrukcji paska, jak ma się obsługiwać, obchodzić. Wydra uciekła, została zabita przez dragona pilnującego, stojącego na warcie, bo myślał, że to jakieś coś tam biegnie. No i los wydry został zaprzepaszczony. Ale właśnie ten makaroniczny styl przekazu paska, no czyta się to po prostu, słuchajcie, no łzy w oczach ze śmiechu, jak się tego paska czyta. Awanturnik, gawędziarz, waleczny, nietolerancyjny, wojował w Danii, pod Czarneckim ze Szwedami, brał udział w walce z Moskwą i Turcją i w tych wszystkich szlacheckich zajazdach. Później osiadł z tą żoną w dworze w Olszówce, no i ta Olszówka też mogłaby się stać takim motywem, toposem dworu szlacheckiego, gniazda szlacheckiego.
Pokażę Wam kilka obrazów, żeby troszkę też, żebyście nie tylko musieli mnie słuchać, ale żebyście mogli sobie też troszkę coś obejrzeć. I chciałabym Wam pokazać, jak wygląda malarstwo barokowe. Tutaj jest pierwsza strona. Zobaczcie, to jest obraz stworzony z warzyw. Archimboldo stosował właśnie taki zabieg, ale w malarstwie barokowym, jeszcze być może uda mi się tutaj jego jakiś obraz znaleźć, w malarstwie barokowym oprócz właśnie tego szokowania odbiorcy, to mamy także czarne tło, które jest bardzo wyraziste. Tematyka często martwa natura, no, czy coś takiego byście sobie powiesili nad kominkiem? Raczej chyba nie, prawda? Często są to właśnie zwierzęta kruszające. No, wygląda to strasznie. Czarne tło, które powoduje taki niepokój, ale też taką głębię. Jeszcze Wam pokażę. O, tutaj mamy taki, jeśli chodzi o malarstwo, to mamy Rubensa, mamy o, Rafaela, momencik, tu są kobiety Rubensa też. Van Gogha. Bardzo różnorodne, prawda? Velázqueza, Panny Dworskie. Jeden z moich ulubionych obrazów, ale to dlatego, że można go tak fajnie zinterpretować i jest naszpikowany symbolami. Zobaczcie, jeśli chodzi o ten obraz, to jest cała historia. Panny Dworskie, jeden z ciekawszych, jest to moment, w którym Filip IV i jego żona są malowani. I przychodzi mała Małgorzata z pannami dworskimi, żeby zobaczyć, jak rodzice są portretowani. A Velázquez też pokazał się na tym obrazie. Tam jest taki krzyż namalowany, który ma symbolikę bardzo istotną, ale na razie Wam nie będę zdradzać, bo chciałam o tym powiedzieć na innej lekcji. Powiedziałam Wam, że barok to jest taka skłonność do przesady i że właściwie w tym baroku bardzo dużo się dzieje. Nie wiem, czy ktoś z Was był w Ujeździe, to jest bodajże województwo świętokrzyskie i tam jest taki zamek Krzysztopór. To jest zamek, który budowany był w baroku, dzisiaj są tam ruiny, ale te ruiny nadal robią olbrzymie wrażenie na odbiorcy. Zamek jest wielkości stadionu. Jego położenie, architektura ma odniesienia do 12 miesięcy, do 4,5 roku. Ale dlaczego akurat mówię Wam o tym zamku? Bo o architekturze Wam więcej powiem na kolejnych zajęciach. Ale chciałam o tym zamku powiedzieć, żeby Wam też ten barok pokazać od tej strony takiego szokowania, ponieważ z przekazów, jakie czytamy, wiemy, że w zamku tym jeden sufit, w ogóle to, co się tam, co było wykorzystane, jeśli chodzi o najnowsze technologie ówczesne. Wyobraźcie sobie, że jest to wiek XVII, a w suficie, zamiast sufitu, jest olbrzymie akwarium, w którym pływają żywe ryby. No, my dzisiaj robi to na nas wrażenie, a co dopiero tyle wieków wcześniej. No bo jakbyście, chciałam, żebyście się zastanowili, żebyście też wrócili do myślami do tego, jakie to czasy, kiedy to było, żeby uświadomcie sobie, 400-500 lat temu, czy to jest dużo?
Zauważcie, że tak jak Wam powiedziałam o malarstwie barokowym czy jakimkolwiek innym, nie było fotografii. Pierwsze dagerotypy, czyli taki rodzaj fotografii, pojawiają się w czasach Mickiewicza. Dworek mickiewiczowski, w którym się urodził, jest zachowany dzięki dagerotypowi. Malarstwo jest tym, co przekazuje nam rzeczywistość. I dobrze by było, żebyście też znali przykłady malarstwa barokowego. Wspomniałam Wam o ekstazie świętej Teresy i zaraz właśnie chciałabym Wam ten pokazać. Tu mamy fragment ołtarza. To jest centralna rzeźba kościoła Santa Maria della Victoria w Rzymie. Ekstaza świętej Teresy. Bernini. I tutaj pokażę Wam, co z podręcznika jest, ale nie z Waszego. Tu mamy cały ołtarz. Zobaczcie, ile tu jest złota, ile tu jest przepychu. Sama rzeźba, no rzeczywiście ta ekstaza w twarzy świętej Teresy, tę ekstazę widać. Przyciąga ta rzeźba. Stoimy, zastanawiamy się nad przekazem. I to jest też barok. Powiedziałam Wam, że w baroku tworzą tacy twórcy jak Molière, jak Szekspir, jak Jan Chryzostom Pasek, Mikołaj Szarzyński. I na przykład Szarzyński, którego utwory będziemy czytać też na lekcji, o wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Pojawia się chociażby taki utwór. Czy do Mosztyna Sony, do trupa, o swej pannie. Pojawiają się teksty Miguela de Cervantesa, Don Quixote. To też taki przełomowy tekst między epokami. Mam nadzieję, że takim tym króciutkim wstępem o baroku zachęciłam Was do tego, żeby się troszkę nad tym barokiem pochylić i żeby coś więcej o tym baroku poczytać. Jestem ciekawa. Wiecie, co to jest? Trudno Wam będzie zgadnąć, ale liczę na kreatywność. Teraz się bardzo dużo dzieje rzeczy związanych właśnie z szyciem. Co to za postać literacka? Co to jest to? I to? Oprócz tego pielęgnowania sarmackich cnót, mamy coś takiego w tym sarmatyzmie też, jako czym jest rycerstwo, wolność i wiara. I tutaj mamy Wacława Potockiego, transakcję wojny chocimskiej. Ja Wam trochę o tej transakcji wojny chocimskiej mówiłam przy okazji eposu. Jak mówiliśmy o eposie homeryckim, to ja mówiłam, że w baroku będzie transakcja wojny chocimskiej. I ten tekst będziemy omawiać. Nierządem Polska stoi, zbytki polskie, pospolite ruszenie. Są jeszcze inni twórcy barokowi. Naborowski chociażby, którego twórczość możemy też zestawić z wieloma tekstami kultury, obrazami chociażby. Mam nadzieję, że troszkę Was do tego baroku zachęciłam, że sprowokowałam Was też do myślenia, że zapamiętacie, że jest to taka epoka przesytu i takiego szokowania odbiorcy, że jest to epoka dziwna, tak jak ta perła portugalska, albo inna, ale od słowa portugalskiego. I że zapamiętacie co nieco z tej lekcji. Bardzo Wam dziękuję, bardzo mi przykro, że się tam ścięło, ale to jakoś postaram się to połączyć, może te filmiki, może będą dwa. Dziękuję Wam, że wytrwaliście, wiem, że macie kolejną lekcję, dlatego Was wypuszczę wcześniej.
To co, do zobaczenia we wtorek.